Wraz z bezpotomną śmiercią Zygmunta Augusta kończyło się panowanie dynastii Jagiellonów. Kończyły się też czasy pokoju. Nadchodziły lata wojen z Moskwą, Szwecją i Turcją. Rzeczpospolita obojga narodów była nadal państwem potężnym i znaczącym w kulturze europejskiej. Koniec Jagiellonów nie oznaczał końca Złotego Wieku. Jan Kochanowski miał dopiero napisać Treny. Tworzyli poeci Sebastian Grabowiecki i Mikołaj Sęp-Szarzyński. Powoli zmieniały się upodobania, styl życia, gusta artystyczne. W sztuce manieryzm zdobywał przewagę nad renesansem. Do głosu dochodził już barok. Zapowiadała się nowa epoka w dziejach polskiej kultury, nazywana niekiedy wiekiem srebrnym. Sobór Trydencki przyniósł gruntowną reformę Kościoła. Równocześnie w Europie wzmogły się prześladowania i walki na tle religijnym. Wojny wyznaniowe i płonące stosy omijały jednak tolerancyjną Polskę. W okresie potrydenckim ożywiła się działalność niedawno powstałego zakonu jezuitów. Sprowadzeni do Polski przez kardynała Hozjusza w 1564 roku odegrali ważną rolę w rozwoju kultury staropolskiej. Mówi profesor Maria Bogucka. Kultura staropolska, kultura, która ukształtowała się na przełomie XVI i XVII wieku, była kulturą szlachecką. Szlachta, która już pod koniec XV wieku zdobyła w państwie polskim przewagę, która stworzyła państwo własne, tworzy równocześnie, równolegle tworzy swój własny model kultury i narzuca tą kulturę również innym warstwom i grupom społecznym. Rzeczpospolita szlachecka jest to kraj, jest to społeczeństwo wielonarodowe, społeczeństwo składające się z bardzo różnych grup etnicznych. Rzeczpospolitą zamieszkują obok Polaków, Litwinów, Rusinów, również duże grupy przybyszów z Niemiec, z Francji, z Włoch, z Niderlandów. Jest jednocześnie państwo polskie bardzo zróżnicowane z punktu widzenia religijnego. Oprócz katolików w XVI wieku zdobywa bardzo duże grono zwolenników reformacja, różne odłamy reformacji. Polska, kraj tolerancji religijnej, staje się w tym czasie azylem dla tysięcy uchodźców, którzy napływają tutaj, szukają tutaj schronienia z krajów ogarniętych pożogą wojen religijnych. Przy tej całej wielkiej różnorodności następuje jednocześnie proces ujednolicenia kultury, ujednolicenia, a więc jej polonizacji. Jest to okres, kiedy polszczyzna, kiedy język polski zwycięża w literaturze, zwycięża w życiu intelektualnym, a także w życiu społecznym. Język polski staje się językiem szlachty nie tylko polskiej, ale również szlachty litewskiej, szlachty ruskiej. Tworzące się państwo szlacheckie, wielonarodowościowe jest jednocześnie państwem polskim w tym sensie, że ta szlachta różnego pochodzenia etnicznego czuje się jednocześnie w pewnym sensie Polakami. Określają to współcześni ludzie XVI i XVII wieku w ten sposób. Mówią gente rutenus nazione polonus, a więc z pochodzenia Rusin, ale jednocześnie narodowości polskiej. Kształtuje się to, co badacze nazywają narodem politycznym, obejmującym właśnie szlachtę, tą warstwę panującą. To wielonarodowe i wielowyznaniowe państwo stało teraz przed problemem wyboru nowego władcy. Dwory europejskie były zainteresowane polską koroną. Zabiegał o nią mocno m.in. dwór francuski dla królewskiego syna Henryka de Valois.
Na Sejmie Konwokacyjnym w Warszawie uchwalono zasadę wolnej elekcji, viritim. Oznaczało to, że króla będzie wybierać cała zgromadzona na błoniach szlachta. Wybrano kandydata z Francji, ale wieści o nocy świętego Bartłomieja nakazywały ostrożność. Należało zapewnić pokój religijny. W roku 1573 uchwalono Konfederację Warszawską, której sygnatariusze zobowiązali się wspólnie pokój między sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany w kościele krwie nie przelewać. Ten akt Konfederacji wszedł w skład spisanych przez szlachtę zasad ustrojowych Rzeczypospolitej, nazwanych potem artykułami henrykowskimi. Kandydat na króla musiał je zaprzysiąc. Wzmacniały one pozycję szlachty, ograniczając władzę monarchy. Henryk Walezy został koronowany w 1574 roku. Wkrótce zaczęły krążyć pamflety atakujące rozwiązłość młodego króla i jego rodaków. Walezego natomiast raził polski obyczaj, trawiła nuda, nie sprzyjał mu klimat. Królem był zaledwie 4 miesiące. Na wieść o śmierci brata Karola IX potajemnie opuścił Polskę, aby przejąć koronę francuską. Do Polski już nie powrócił. W historii Francji zapisał się jako Henryk III. Tak więc w Polsce znów zapanowało bezkrólewie. Ponownie rozgorzały dyskusje na sejmikach wokół wyboru nowego króla. Większość szlachty, zrażona do rządów cudzoziemskich, chciała mieć na tronie rodaka. Królem okrzyknięto Annę Jagiellonkę, sukcesorkę dynastii Jagiellonów, dając jej za męża kandydata z Siedmiogrodu, Stefana Batorego, młodszego od niej o 10 lat. Jednocześnie część magnaterii, z prymasem Uchańskim na czele, ogłosiła królem swojego kandydata, cesarza Maksymiliana II Habsburga. Śmierć cesarza zażegnała groźbę wybuchu wojny domowej. Królem został Stefan Batory, który zgodnie z wolą szlachty w roku 1576 poślubił Annę Jagiellonkę. Batory szybko zdobył przewagę nad przeciwnikami. Zbrojną ręką zmusił do uległości Gdańsk. Kontrybucja nałożona na gdańszczan pokryła w dużej części wydatki związane z wyprawą moskiewską, podjętą w obronie Inflant. Sprawnie przeprowadzana kampania, świadcząca o talentach wojskowych Batorego, zakończyła się sukcesem. Car Iwan Groźny musiał zgodzić się na rozejm, Inflanty pozostały przy Rzeczypospolitej. Król przyjął hołd od wysłanników cara. Ten historyczny moment w kilka wieków później przedstawił ku pokrzepieniu serc Jan Matejko w obrazie Batory pod Pskowem. U boku króla umieścił malarz ówczesnego hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego, największego polityka czasów batoriańskich. Jan Zamoyski, jak większość synów zamożnej szlachty, studiował za granicą. Wykształcenie prawnicze zdobył w Padwie. Za rządów Batorego został kanclerzem i hetmanem wielkim koronnym. W jego gestii znalazły się sprawy polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa. Był wybitnym mecenasem nauki i sztuki. Ścisłe związki łączyły go z Janem Kochanowskim. To właśnie podczas uroczystości weselnych Zamoyskiego z Krystyną Radziwiłłówną odbyła się prapremiera odprawy posłów greckich. Do zgromadzonych dostojników ze sceny zamku w Ujazdowie skierowane były słowa. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, a ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie. Sława Jana Zamoyskiego jako męża stanu sięgała poza granice Rzeczypospolitej. Z jego rad korzystał król, chociaż, jak twierdzi profesor Tasbir, Batory nie należał do ludzi, którzy by dali sobą rządzić. Portret monarchy z tego okresu
ukazuje króla odzianego w strój według węgiersko-tureckiego obyczaju. Od czasów Batorego stał się on polskim strojem narodowym na parę stuleci, symbolem szlachcica Sarmaty. Autorem obrazu jest wrocławianin Marcin Kober. Przypuszcza się, że Marcin Kober jest również autorem portretu Anny Jagiellonki. Para królewska żywo zajmowała się sprawami kultury. W 1578 roku Batory postanowił podnieść kolegium jezuickie w Wilnie do stopnia akademii. Pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej został jezuita ksiądz Piotr Skarga, znakomity pisarz i kaznodzieja. Akademia Wileńska stała się drugą obok krakowskiej wyższą uczelnią w Rzeczypospolitej. Podobną pragnął założyć Jan Zamoyski. Otwarcie Akademii w Zamościu nastąpiło w 1595 roku. Przedtem jednak powstało miasto, jedno z pierwszych w Europie, zaplanowane i ukształtowane według koncepcji renesansowych teoretyków architektury. Twórcą Zamościa był Włoch Bernardo Morando. Miała to być rezydencja wielkopańska, także o funkcjach militarnych, a jednocześnie centrum życia religijnego, kulturalnego i gospodarczego, stolica ordynacji. Było to przedsięwzięcie olbrzymie, na które Zamoyski mógł sobie pozwolić. Jego dobra rozsiane były po wszystkich stronach Rzeczypospolitej, od Dniestru po Malbork. Zamość był od początku zamieszkały przez ludność różnej narodowości, dla której fundator nakazał zbudować cerkwie, ormiańską i grecką oraz synagogę. Ale najpierw stanęła kolegiata. Przebudowywana wielokrotnie w wiekach późniejszych, we wnętrzu zachowała stan bliski pierwotnemu. Rynek otoczyły kamienice podcieniowe. Ratusz zbudowany został nie jak nakazywała tradycja po środku, ale w pierzei północnej rynku. W sąsiedztwie ratusza znajdował się dziś już nieistniejący kompleks budynków Akademii Zamojskiej. W nadanym uczelni przywileju Zamoyski pisał: takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie. Z tych czasów zachowało się berło rektora akademii. Oświata, szkolnictwo wchodzi w
erę niezwykłego rozkwitu. Badacze sądzą, że właśnie przełom XVI i XVII wieku jest okresem, kiedy w Polsce dawnej istniało najwięcej szkół podstawowych, elementarnych. Większość parafii miało już w tym czasie swoje szkoły, w których młodzi chłopcy, większe i mniejsze grupy uczyły się podstawowych praw wiary oczywiście przede wszystkim, ale również uczyły się czytania, pisania, pewne elementy geografii, historii również wchodziły w zakres tej oświaty elementarnej. Wspaniale rozkwita w tym czasie szkolnictwo średnie. Obok szkół różnowierczych, które rozkwitają, które osiągają wtedy bardzo wysoki poziom, no warto przypomnieć chociażby Raków czy Leszno, rozwijają się liczne szkoły, kolegia jezuickie, przeznaczone głównie dla szlachty. Rozwija się również wspaniale i coraz więcej młodzieży przyciąga szkolnictwo wyższe. Nauka polska zawdzięczała swój dalszy rozwój wielu wybitnym uczonym tej epoki. Jednym z nich był Bartłomiej Kekerman z Gdańska. On pierwszy określił historię jako badanie rzeczy i zjawisk jednostkowych w celu tworzenia uogólnień. Wydarzenia spisywali liczni kronikarze: Maciej Stryjkowski, Reinhold Heidenstein, Stanisław Sarnicki. Wszyscy sławili starożytne, sarmackie pochodzenie Polaków. W latach 90. XVI wieku ukazała się Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wójka, dzieło, które na trwałe wrosło w polską tradycję kulturalną. Ksiądz Grzegorz Knapski wydał wielki słownik polsko-łacińsko-grecki. Arystotelesa przekładał na język polski Sebastian Petrycy z Pilsna, filozof, pedagog i lekarz. W pierwszych latach XVII wieku ukazała się w Amsterdamie mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jej współautorem był Tadeusz Makowski, szlachcic pracujący dla Radziwiłłów. Wcześniej biskup Warmii Marcin Kromer opublikował dzieło zatytułowane Polonia, napisane po łacinie z myślą o cudzoziemcach, a zawierające opis geografii, ustroju i obyczajów ziem polskich. Rozwijała się medycyna. Na tym polu zasłużył się królewski lekarz nadworny Wojciech Oczko, znany też jako współtwórca pierwszej inscenizacji odprawy posłów greckich w Zamku Ujazdowskim. Interesowano się botaniką. Lekarze i aptekarze zakładali ogrody botaniczne, w których uprawiali różne rośliny przydatne w lecznictwie. Największą indywidualnością naukową tych czasów był profesor Uniwersytetu Krakowskiego Jan Brożek, autor podręcznika matematyki i kilkudziesięciu rozpraw naukowych. Był też entuzjastą odkrycia Kopernika, które z trudem torowało sobie drogę do powszechnego uznania. W późnorenesansowej sztuce pojawił się nowy nurt, nazwany potem manieryzmem. W przeniesieniu na polski grunt manieryzmu włoskiego niemałe zasługi miał florentyńczyk Santi Gucci, architekt i rzeźbiarz. Pojawił się w Krakowie w połowie XVI wieku. Pracował dla dworu królewskiego oraz dla możnych rodów Firlejów i Myszkowskich. Sztuka jego znalazła uczniów i naśladowców, a z pracowni Gucciego w Pińczowie wyszło wiele znakomitych dzieł. Przy zachowaniu zasad stylu renesansowego manieryzm narzucał bardziej wyrafinowane formy, dążył do ekspresji, kontrastu i dekoracyjności. Jednym z najbardziej oryginalnych, typowych dla manieryzmu dzieł warsztatu Gucciego jest kaplica Firlejów w Bejscach na Kielecczyźnie z nagrobkami Mikołaja i jego żony Elżbiety. Klęczące postacie zmarłych wydają się być zagubione w bujnej, dynamicznej dekoracji. Dla możnego rodu Myszkowskich zaprojektował Gucci pałac w Książu Wielkim o zwartej, pozbawionej cech obronnych bryle. Budowla ta nawiązywała bezpośrednio do wzorów włoskich.
Dla rodu Firlejów przebudował zamek w Janowcu nad Wisłą, nieopodal Kazimierza. Santi Gucci jest też z pewnością autorem rezydencji leszczyńskich w Baranowie, uznanej za najpiękniejsze założenie rodzimego, późnego renesansu. Arkadowy dziedziniec i smukła architektura krużganków przywodzi na myśl królewski Wawel. Magnateria wznosiła kaplice grobowe, by utrwalać chwałę i pamięć wybitnych przedstawicieli rodu. Oto nagrobek Andrzeja i Barbary Firlejów w Janowcu. Oraz nagrobek wojewody bełskiego Pawła Uchańskiego i jego żony Anny w Uchaniach koło Chrubieszowa. Nagrobki figuralne powstawały też na zamówienie patrycjatu miejskiego. Do takich należy grobowiec rodziny Montelupich w Kościele Mariackim w Krakowie. Wybitnym i jedynym sygnowanym dziełem rzeźbiarskim Santi Gucciego jest nagrobek króla Stefana Batorego, ufundowany przez Annę Jagiellonkę w katedrze wawelskiej. Wbrew tradycji renesansowej, artysta wprowadził nowy motyw, pokazując zmarłego w momencie jakby budzenia się do nowego życia. Płyta nagrobna Anny Jagiellonki wykonana została przez Santi Gucciego jeszcze za życia królowej. Anna Jagiellonka przeżyła Batorego o 10 lat. To ona po jego śmierci w 1586 roku doprowadziła do elekcji swego siostrzeńca, królewicza szwedzkiego z dynastii Wazów, Zygmunta. Koronacja Zygmunta III odbyła się w 1587 roku. Nie obeszło się bez dramatycznych wydarzeń. Zwolennicy Habsburgów okrzyknęli królem arcyksięcia Maksymiliana, który ruszył zbrojnie na Kraków, gotów brać koronę siłą. W bitwie pod Byczyną Jan Zamoyski pokonał Maksymiliana i wziął go do niewoli. Konflikt został zażegnany. Wspólne drogi Zygmunta III i Jana Zamoyskiego wkrótce się jednak rozeszły. Z czasem Zamoyski stanął po stronie opozycji przeciwnej prohabsburskiej orientacji króla. Częściej przebywał teraz w Zamościu. Miasto rozbudowywało się. Zostało też obwarowane według nowoczesnych zasad fortyfikacji, co pozwoliło mu obronić się w czasie szwedzkiego potopu.
Działała Akademia Zamojska. Przez pewien czas nauczycielem był tu poeta Sebastian Klonowic, ławnik, burmistrz i rajca lubelski. Najbardziej znane jego utwory to Worek Judaszów i Flis, który w intencji autora miał być praktycznym przewodnikiem po Wiśle. Innym znanym poetą związanym z Zamościem był Szymon Szymonowic, rodem z Lwowa, autor słynnych Sielanek. Dzięki Zamojskiemu uzyskał szlachectwo i tytuł poety jego królewskiej mości. Szymonowic zajmował się organizowaniem akademii, zapraszał co znaczniejszych wykładowców, zaczął kompletować bibliotekę, urządził drukarnię. Sielanki wyszły drukiem w pierwszym wydaniu w 1614 roku właśnie w Zamościu. Zamojski zmarł w 1605 roku. Pochowany został w kolegiacie zamojskiej. Po jego śmierci akademia nie zdołała osiągnąć rangi, o jakiej marzył jej fundator. Przetrwała jednak do czasu rozbioru. Na przełomie XVI i XVII wieku zaznaczyły się wyraźnie trzy obszary artystyczne. Poza krakowskim, który oddziaływał głównie na Polskę południową i centralną, równie prężny ośrodek wytworzył się we Lwowie. Krzyżowały się tu wpływy włoskie, niderlandzkie i orientalne, co prowadziło do ukształtowania się lokalnego, swoistego stylu. Trzeci ważny ośrodek artystyczny powstał na Pomorzu, z głównym centrum w Gdańsku. Miasto z racji swego znaczenia gospodarczego na przełomie XVI i XVII wieku osiągnęło szczyt rozwoju. Było wówczas najludniejszym ze wszystkich miast Rzeczypospolitej. Jako główny eksporter zboża utrzymywało szerokie kontakty handlowe z wieloma krajami Europy. Gdańsk, miasto protestanckie, stał się azylem dla uchodzących przed prześladowaniami religijnymi, głównie z Flandrii i Holandii. Wśród uciekinierów znajdowali się architekci, rzeźbiarze i malarze, którzy osiedlili się nad Motławą na stałe. Dzięki nim w sąsiedztwie gotyku i wczesnorenesansowej architektury rozwinęła się w Gdańsku sztuka w duchu manieryzmu północnoeuropejskiego. Znaczącą rolę w życiu Gdańska odegrała rodzina flamandzka van den Blocków. Izaak van den Block jest autorem plafonu w sali czerwonej ratusza, apoteoza łączności Gdańska z Polską. Bogata jest symbolika malowidła, uścisk dłoni kupca gdańskiego i polskiego szlachcica. Statki wiozące zboże Wisłą do Gdańska obrazują podstawy rozkwitu i bogactwa miasta. Brat Izaaka, Abraham van den Block, zaprojektował rzeźbiarski wystrój gdańskiego arsenału, którego głównym architektem był Antoni van Opbergen, również Flamandczyk. Arsenał to jeden z najdoskonalszych przykładów manieryzmu w północnej Europie. Abraham van den Block jest też współtwórcą tzw. złotej kamieniczki z początku XVII wieku z balustradową attyką. Dominowały wówczas w Gdańsku domy o smukłych sylwetkach z charakterystycznymi przedprożami.
Brama wyżynna oparta na schemacie łuku triumfalnego. Przy niej ojcowie grodu witali polskich królów. Twórcą fasady był w końcu XVI wieku najstarszy z Vandenblocków Wilhelm. Siedziba Rady Miejskiej, tak zwany Dwór Artusa. Zbudowano go w wieku XV, ale gruntownej przebudowy w duchu manieryzmu dokonał Abraham Vandenblock. Jego dziełem jest też obudowa studni Neptuna. Nie wiemy natomiast, kto jest autorem posągu Boga Mórz. Jest to najstarsza zachowana w Polsce rzeźbiona fontanna. Panorama długiego targu często pojawiała się na płótnach gdańskich artystów. Na słynnym obrazie Antoniego Millera Grosz Czynszowy znana scena biblijna z Chrystusem i faryzeuszami rozgrywa się właśnie na długim targu. Antoni Müller, wykształcony na dworze w Pradze, był bacznym obserwatorem codziennego życia. Swoje obserwacje przeniósł na inny obraz o mistrzowsko zarysowanej perspektywie – budowa świątyni. Koronacja Madonny w ołtarzu głównym Katedry Pelplińskiej. Ten obraz, malowany na desce, jest dziełem Hermana Hanna z Nysy, działającego na Pomorzu w pierwszej ćwierci XVII wieku. W dolnej partii obrazu wśród adorantów umieścił artysta m.in. postacie króla Zygmunta III i cesarza Ferdynanda II. Drugi obraz ołtarzowy Hanna w Katedrze Pelplińskiej to Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Hermann Hahn, malarz światłocienia, najpełniej wypowiadał się w niewielkich kompozycjach umieszczanych u dołu nastawy ołtarzowej. Tak jest w przypadku Ostatniej Wieczerzy i w najpiękniejszym chyba obrazie zatytułowanym Pokłon Pasterzy. Każda scena oświetlona jest odmiennym źródłem światła. Są nimi poświata księżyca, latarnia, świeca i blask bijący od dzieciątka. Malarz nokturnów, mroku i migotliwego światła świec, pisał o Hannie profesor Michał Walicki. Obecna była w malarstwie także tematyka świecka. Wydarzenia związane z osobą króla, zwłaszcza te pełne teatralnego przepychu, były chętnie utrwalane przez malarzy. Z początku XVII wieku pochodzi wąski fryz kartonowy długości 15 metrów, przedstawiający wjazd arcyksiężniczki austriackiej Konstancji do Krakowa na zaślubiny z Zygmuntem III. Jest to swoisty reportaż z ceremonii dworskiej, w której uczestniczyli najwyżsi dostojnicy państwowi, zagraniczni dyplomaci, dworzanie, przedstawiciele krakowskich cechów i oddziały wojskowe. Autorem fryzu był prawdopodobnie malarz dworu habsburskiego Baltazar Gebhardt.
Kwitła w tych czasach publicystyka polityczna, toczyły się polemiki, zwłaszcza w sprawach religii i reformy ustroju. Dostrzegano konieczność wzmocnienia władzy królewskiej. Ksiądz Piotr Skarga, nadworny kaznodzieja Zygmunta III, był zwolennikiem rządów absolutystycznych. Znajomość polityki dworskiej pozwoliła mu napisać traktat polityczny Kazania Sejmowe, w którym ganił wady ustrojowe Polski i atakował szlachtę za jej różne przywary. Tą waszą pychą i tym dostatkiem, które meście się podnieśli i drugimi gardzicie, i o samego Pana Boga nie dbacie, zginiecie. I bogactwo wasze pobiorą i wydrą, i do wielkiej nędzy przyjdziecie. To okrucieństwo, które nad poddanymi czynicie, siebie bogacąc, a one wyniszczając, na was się obróci. Wpadniecie w okrutne ręce nieprzyjaciół waszych, którzy was uciskać będą gorzej, niżeście wy poddane uciskali, którzy jarzmo żelazne na was włożą. Kazania wielokrotnie wychodziły drukiem. Postać Skargi jako kaznodziei i wieszcza zapładniała wyobraźnię potomnych. Stała się tematem obrazu Matejki, który wzorem współczesnych sobie widział w kazaniach sejmowych proroczą przepowiednię upadku Polski. Część szlachty i magnaterii zarzucała Zygmuntowi III, że nie bacząc na groźne dla Polski konsekwencje, dąży do zawładnięcia koroną szwedzką. Równocześnie trwała rywalizacja polsko-szwedzka o inflanty i panowanie na Bałtyku. Musiało to doprowadzić do konfliktu zbrojnego. W 1605 roku pod Kirchholmem husaria polska rozniosła trzykrotnie silniejsze wojska szwedzkie. Malarska wizja tej bitwy jest dziełem Wojciecha Kossaka. Rzeczpospolita miała wówczas wodzów o nieprzeciętnych talentach wojskowych. Zwycięzcą spod Kirchholmu był hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz. Wojna ze Szwecją jeszcze trwała, gdy Zygmunt III rozpoczął interwencję zbrojną w państwie carów z myślą o zdobyciu tronu rosyjskiego. W 1610 roku pod Kłuszynem husaria polska rozbiła wielokrotnie silniejsze oddziały przeciwnika. Tym razem wojskami Rzeczypospolitej dowodził hetman Stanisław Żółkiewski. Polacy zdobyli Moskwę i przez 2 lata panowali na Kremlu. Z wyprawą moskiewską wiąże się powstanie formacji wojskowej Lisowczyków, mówi profesor Andrzej Nadolski. W staropolskiej sztuce wojennej lekka jazda, która zawsze odgrywała dużą rolę, dość wyraźnie naśladowała wzory wschodnie. Te zbroje, które są typowymi zbrojami jazdy kozackiej, właśnie owejże jazdy lekkiej, nawiązują właśnie dość wyraźnie do wschodnich modeli. Ale specyfiką polską była także taka formacja jazdy, która występowała w ogóle bez zbroi, która nosi nazwę Lisowczyków. Nazwa ta pochodzi od twórcy tej formacji, Aleksandra Lisowskiego. Zresztą niespokojny był to duch, żywo przypominający kompanię pana Kmiecicową. A powstała ta formacja w czasie interwencji polskiej w Wielkim Księstwie Moskiewskim w okresie samozwańców. Nie było to wojsko regularne, nikt go nie opłacał normalnie. Żyli przede wszystkim z łupu, z prawa dobrania łupu i z prawa tego korzystali, jak się wydaje, bardzo szeroko. Osiągali znakomitą bitność, wielką lotność ruchów. Niewątpliwie byli świetną jazdą, chociaż równie chyba srogą dla własnego kraju, jak dla nieprzyjaciela. Kiedy skończyła się cała wielka epopeja moskiewska, ci Lisowczycy wynajmowali się za mniej lub bardziej oficjalną zgodą władz polskich w obcą służbę. W tej służbie szli daleko na zachód, aż do Renu, tak jak przedtem sięgali aż po Białe Morze podobno. Można dodać tylko, że z czasem służyli także i w Polski, i po polskiej stronie. Bili się pod Cecorą, bili się dobrze pod Chocimem, ale skończyli smutno, ponieważ trzeba było ostatecznie wysłać regularne wojsko, żeby z tą formacją uciążliwą niesłychanie także dla własnego kraju skończyć. Znany obraz Rembrandta przedstawiający jeźdźca polskiego. Tradycja wiąże go z portretem Lisowczyka. Wojny jak na razie omijały centralne ziemie Rzeczypospolitej. Rozkwitały miasta.
Dzięki fundacjom magnatów ich liczba wzrastała. Tworzono nową architekturę kościołów. Na Lubelszczyźnie wykrystalizował się oryginalny styl zdobienia sklepień, który z czasem przeniknął do innych dzielnic Polski. Twórcą tzw. sieciowej dekoracji sklepiennej w lubelskim kościele Bernardynów był prawdopodobnie architekt Jakub Balin. Ten sam architekt kierował przebudową fary w Kazimierzu Dolnym. Zastosował wzory z kościoła lubelskiego w bardziej rozwiniętej formie. Powstawały nowe rezydencje magnackie, przebudowywano wcześniejsze. Zamek w Krasiczynie obecny swój kształt uzyskał na przełomie XVI i XVII wieku za sprawą magnatów kresowych Stanisława i Marcina Krasickich. Mury i baszty zwieńczone zostały wtedy późnorenesansową attyką. Dwór w Poddębicach wzniósł na początku XVII wieku wojewoda rawski Zygmunt Grudziński. Tak mieszkała tylko bogata szlachta. Dworek średniozamożnego i ubogiego szlachcica był budowlą skromniejszą, drewnianą, zwykle parterową. W centrum życia kulturalnego tej epoki znajduje się szlachecki dworek. Już nie dwór królewski narzuca swoje wzorce, swój model życia dworom magnackim, a te dworom średniej szlachty, a właściwie dzieje się odwrotnie. To właśnie dwory magnackie są kształtowane na wzór dworków szlachty, są tylko powiększone, bogatsze, a życie na dworze królewskim kształtuje się pod wyraźnym wpływem właśnie tego, co się dzieje na dworach magnackich i w dworach szlacheckich. Ten dworek szlachecki, ośrodek kultury, jednocześnie ostoja polskości, był to dworek, w którym życie kształtowało się na zasadzie patriarchalnej, a więc najważniejszą rolę spełniał ojciec, jednocześnie mąż, od niego zależeli inni członkowie rodziny. W tym patriarchalnym dworku bardzo ważną rolę, może nawet najważniejszą, odgrywała właśnie kobieta, żona i matka. To matka zajmowała się wychowaniem dzieci, zanim one poszły do szkół. To ona właśnie uczyła dzieci i języka polskiego, i patriotyzmu, miłości ojczyzny. To ona stawiała wzorce do naśladowania, opowiadała o przeszłości, o historii Polski. To właśnie ta matka Polka później, w XIX wieku, przechowała polskość w najtrudniejszym okresie zaborów.
Szlachta polska nie pędziła próżniaczego życia. Każdy szlachcic przede wszystkim zajmował się gospodarką. Jeżeli to był szlachcic średniego majątku, to sam doglądał gospodarki. Jeżeli był magnatem, to musiał zajmować się kontrolą finansów, kontrolą sprzedaży wyprodukowanych w jego folwarkach produktów. Poza tym rozbudowane było ogromnie życie towarzyskie. Szlachta polska była niezwykle gościnna, można było ogromne liczby gości przyjmować i nie robiło to żadnego wyłomu w budżecie domowym. Wśród rozrywek szlachcica nie brakowało też zajęć poważniejszych. We wszystkich dworach znajdował się pewien zasób książek, szlachta czytała, a poza tym szlachta pisała. W dziesiątkach dworów szlacheckich szlachcic prowadzi coś pośredniego między dziennikiem a kopiariuszem ważniejszych listów czy jakichś druków, które wpadały w jego ręce. Są to tak zwane sylwy, silva rerum, las rzeczy. Takie właśnie zbiory rękopiśmienne, gdzie wciągano właściwie wszystko. Od informacji rodzinnych, poprzez anegdotki, aż do informacji ważniejszych aktów, ważniejszych pism dotyczących życia publicznego. Ta część sylwy jest najlepszym dowodem, jak bardzo szlachta była uwrażliwiona na życie polityczne, jak aktywny w nim brała udział i jak bardzo się tą polityką interesowała. Rozwijały się miasta nad Wisłą, główną drogą spławną do Gdańska. To korzystne położenie spowodowało w pierwszej połowie XVII wieku rozkwit i zamożność Kazimierza Dolnego. Powstało wtedy kilkadziesiąt późnorenesansowych spichlerzy, z których zachowało się jedynie kilka. Z tego okresu pochodzą domy miejscowych notabli Krzysztofa i Mikołaja Przybyłów oraz Bartłomieja Celeja. Kamienice te odznaczają się bardzo bogatą dekoracją. Widać to w obramieniach okiennych, płaskorzeźbach i attykach. W miastach również wiele budowano. O właścicielach tych kamienic pisał z ironią wspomniany już wcześniej Sebastian Petrycy, że lada mieszczanin, zebrawszy trochę majątności, wnet pałac buduje, altany wymyśla, wirydarze zakłada, oponami, kobiercami dom obija, obrazów drogich nastawia. Pierwsza połowa XVII wieku to okres przenikania się różnych prądów w sztuce. Zanika renesans, rozwija manieryzm, pojawiają się dzieła wczesnego baroku. Początki baroku w Polsce wiążą się z działalnością jezuitów i mecenatem dworu królewskiego. Przypadek sprawił, że nowy styl wcześnie zagościł na Wawelu. Kiedy w 1595 roku spłonęło północne skrzydło zamku, jego odbudowę powierzył Zygmunt III architektom sprowadzonym specjalnie z Włoch. Dziełem tych artystów, którym przewodził Giovanni Trevano, są barokowe gabinety królewskie, portale i kominki z kieleckich marmurów. W sali pod ptakami kominek wieńczy kartusz herbowy wazów ze snopkiem. Waza to po szwedzku snopek.
Zygmunt III miał rozległe upodobania. Zajmował się złotnictwem, alchemią, próbował po amatorsku malować, władał biegle kilkoma językami, był mecenasem sztuki. Sprowadził na dwór krakowski malarza z Wenecji Tomasza de la Bellę, który spędził w Polsce pół wieku. Malował wielkie płótna batalistyczne. Obraz Bitwa pod Lepanto, przechowywany dzisiaj na Wawelu, powstał dla kościoła dominikanów w Poznaniu. De la Bellę, uhonorowany tytułem królewskiego malarza, tworzył nie tylko dla dworu Wazów, ale także dla rezydencji magnackich i klasztorów. Większość jego płócien niestety zaginęła. Przetrwał cykl z wizerunkami aniołów w kaplicy świętego Jacka przy kościele dominikanów w Krakowie. Również u dominikanów zachowały się wielkie płótna o tematyce biblijnej. Ostatnia wieczerza, uczta u faryzeusza Szymona i gody w Kanie Galilejskiej. De la Bellę wywarł wielki wpływ na rozwój malarstwa polskiego, stworzył szkołę, zostawił wielu naśladowców. Pożar Wawelu przyspieszył decyzję przeniesienia rezydencji, siedziby króla i równocześnie władz Rzeczypospolitej, do Warszawy. Przenosiny poprzedziła przebudowa i rozbudowa istniejącego tu starego zamku gotyckiego. Nowa rezydencja była przestronna, urządzona z prawdziwie królewskim przepychem, wypełniona dziełami sztuki. Znalazło się tu miejsce na przedstawienia teatralne i koncerty. Zygmunt III, miłośnik sztuki, był szczodrym mecenasem, otwartym na różne przejawy życia kulturalnego. Za jego panowania Polska dotrzymywała kroku w dziedzinie sztuki i architektury innym krajom europejskim. Barok nad Wisłą i nad Tybrem pojawił się niemal w tym samym czasie. Pierwszy król z dynastii Wazów rządził Rzeczpospolitą 45 lat. Zmarł w Warszawie w 1632 roku. Współcześni oceniali go różnie. Historycy poprzez pryzmat czasów, w których żył i panował. Profesor Konopczyński tak o nim pisał. Orłem nie był, swe rzemiosło króla konstytucyjnego spełniał poprawnie. Żył trzeźwo, przystojnie, kulturalnie, w zgodzie z sumieniem i na poziomie idei swojego wieku. Kolumna Zygmunta, zaprojektowana przez architekta włoskiego Konstantina Tencallę, zrosła się z pejzażem Warszawy. Fundatorem monumentu był syn zmarłego króla i jego następca na polskim tronie Władysław IV. Panowanie Władysława przypadało już w całości na nową epokę, czasy baroku, zwane niekiedy srebrnym wiekiem polskiej kultury.